Cześć, z tej strony Bartek. W tym filmie chciałem pokazać, jak wylicza się procent w Excelu. Procent to jest nic innego jak ułamek, czyli na przykład tutaj 2, tutaj 100. Jeżeli na przykład formułę 2 podzielone przez 100, nacisnę Enter, zobaczę wartość 2 dziesiąte i to jest liczba, czyli 2 setne, przepraszam. Czyli 2 po przecinku. Jeszcze oddzielone 0, to oznacza 2 setne. I żeby to zamienić na procent, należy kliknąć prawym klawiszem, wybrać formatuj komórki i zmienić formatowanie na procentowe. Tutaj mogę zadecydować, ile ma być wartości po przecinku widocznych. Zostawimy powiedzmy jedno i jest to 2%. Czyli zawsze mamy mianownik i licznik, czyli część, która stanowi. To jest całość, to jest ta część, której procent w stosunku do całości chcemy pokazać, czyli dzielimy tą część przez całość i wychodzi nam procent. To wszystko, dziękuję za uwagę, pozdrawiam.